Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz entalpię spalania 13 g cynku, jeśli reakcja chemiczna przebiega zgodnie z równaniem. Ok, mamy 13 g cynku, no to musimy tutaj działać na danych takich, jak mamy w tablicach, czyli na przykład na tablicy Mendelejewa i liczymy sobie masę molową tego naszego cynku. I wynosi ona 65 gramów w jednym molu. Zatem, jeżeli my tutaj mamy 65 gramów, bo to odczytałam z tablicy, to minus 485 kJ na mol, to jak nam podali w zadaniu tyle, to ile my tutaj będziemy potrzebować tej energii? To, co jest po skosie do x, ląduje na w mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Gramy nam się skracają, no bo musi nam tutaj wyjść jednostka energii, czyli mamy tutaj minus 97 kilojuli na mol. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.